Gościem Radia Plus jest ksiądz Janusz Banachowski, proboszcz parafii świętej Doroty w Mileszkach. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Dobrze. Księże, spotykamy się już po kilku tygodniach od wydarzenia, które dla parafii było czymś strasznym. Od pożaru kościoła, kościoła drewnianego, zabytkowego, którego teraz już prawie nie ma. To znaczy stoją cały czas zgliszcza. Co się dzieje z, z tym kościołem? No w tej chwili no, czekamy na decyzję prokuratury, policji, Badane jest, od czego się zaczął pożar. No i tych zgliszczy pilnuje Straż Miejska dzień i noc, przede wszystkim, przed, żeby zabezpieczyć przed chcącymi tam wygrzebać jakiś złom. Była blacha, blacha miedziana na kościele, na wieży i, i na wieżyczce. I to wszystko, no. Czyli zgliszcze nadal stoją. stoją? Trzeba poczekać na orzeczenie? Decyzje orzeczenia. prokuratury przede wszystkim, co, co było przyczyną pożaru. Kościoła nie ma, ale parafia jest. Jak, jak sobie radzi parafia w takiej sytuacji? Radzi sobie doskonale, bo tutaj mam pełną pomoc ze strony Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej w Mileszkach. Udostępnili salę. Ponadto, no... Strażacy są też i zaangażowani w tę pracę przy kaplicy tymczasowej, która stanie na cmentarzu grzewalnym. No właśnie, bo kościoła nie da się szybko wybudować albo odbudować. Nie. Natomiast parafia musi mieć jakieś miejsce swoje. Tak, są. prowadzimy już na ukończeniu są prace rozbiórkowe w woli zaradzyńskiej. Przenosimy w sobotę. Mamy zamiar już wszystkie elementy kaplicy przywieźć do Mileszek. I od poniedziałku już powoli stawiać tą kaplicę tymczasową, która będzie służyła jako tymczasowy kościół dla Czyli naszej rodziny parafialnej. Kiedy ta kaplica może stanąć tak realnie? Realnie? Ja myślę, że w przeciągu trzech, czterech tygodni już będziemy mieli, mogli ją poświęcić. Przy tym zapale ludzi jest nieprawdopodobny zapał i myślę, że, że to się uda nawet wcześniej. Jest ksiądz od dwóch lat proboszczem w mileszkach. Jak, jak ta wspólnota zareagowała na, na pożar? No, bólem wielkim płaczem. Wszyscy powtarzali, to był nasz dom. Bezradnie patrzyliśmy, jak, jak ten dach płonie to był najstraszniejszy widok. Nie było osoby, która, której by nie popłynęły łzy. I później wieczorem o 17.00 była msza święta w Remizie Strażackiej. Przewodniczył jej ksiądz biskup Marek Marczak. I stwierdził, że kościół, mimo że nie mamy domu, jako takiego kościoła, to jako rodzina parafialna zrozumieliśmy bardzo, bardzo że. Ten kościół jest w ludzkich sercach, złożony z ludzkich serc. To było wspaniałe poczucie takiej wspólnoty, że jesteśmy i, i rodziną, prawdziwą rodziną. Ale jesteście rodziną wśród wielu innych rodzin parafialnych. W niedzielę będzie zbiórka ofiar na odbudowę kościoła. Dlaczego? Chciałby ksiądz, żebyśmy rzucili ten grosz do puszki. Bo wtedy chyba najlepiej zrozumiemy raz, że dar serca, ale też i w skali takiej całej archidiecezji, że też stanowimy jedną rodzinę solidarną ze sobą. Wszyscy archidiecezjanie. To jest też. To poczucie łączności. Rodzi się to poczucie łączności, że moi, moi bracia gdzieś tam w Mileszkach, bracia i siostry, spotkała ich tragedia, że ja należę też do tej rodziny i nie mogę przejść po prostu obojętnie wobec takiej tragedii. Na, na razie nie można jeszcze mówić, jak będzie wyglądać kościół świętej Doroty w Mileszkach, bo jeszcze ten stary stoi, jeszcze nie wiadomo, dlaczego spłonął ten, ten kościół, który tam był, czyli nie można nic zacząć, ale czy jest jakaś pomysł? Czy parafianie chcieliby coś mówią? Jaka jest wola serc ludzi? Wola serc ludzi. Przede wszystkim nie wybiegamy tak za bardzo, myślą. No, są takie nieśmiałe propozycje, a to może tak byśmy zrobili, a może to, to, to inaczej. W rozmowach, tak jak przy pracy, wiadomo. Ale postawiliśmy sobie zadanie, żeby ta kaplica jak najszybciej stanęła. To jest nasz pierwszy cel, bo bez tej kaplicy no, ten zapał ludzi zmarnujemy, który jest widoczny i który odczuwam. Gdybyśmy tak cofnęli się w czasie, do, do, do momentu przed pożarem, to jaka parafia w Mileszkach jest? Czym się charakteryzuje? Co, jakie są takie potrzeby duchowe i inne parafian? Przed pożarem właściwie można było dostrzec, że. Parafianie w Mileszkach, jak ja przyszedłem 1 lipca, oni mieli to poczucie łączności między sobą. To było coś wspaniałego. Były takie momenty podczas różnych uroczystości lokalnych, tam czy dożynki, czy, czy inne, inne sytuacje, inne uroczystości, że mają poczucie, iż są rodziną. I gdyby. Na przykład, komuś spłonął dom mieszkalny, to jestem przekonany, że, że z takim samym zaangażowaniem, w taki sam sposób by przyszli pomagać sąsiadowi. To jest niesamowite poczucie solidarności i bliskości między nimi, między tymi ludźmi. Ja się śmieję, że na takich parafian nie zasługuję.